Pytajcie, czy naprawdę nie można nic zrobić, żeby doprowadzić do ładu most w Kamyku? Czy dzieci z łapanowskiego przedszkola naprawdę nie mogą mieć fajnego placu zabaw? Czym żyją mieszkańcy Sobolowa? Co jest dla nich istotne? No i co zrobić, żeby jak najwięcej gmina mogła zarabiać na łapanowskim zalewie? Zapraszam dziś i jutro na kolejną turę spotkań i rozmów o łapanowskich sprawach. Bez żadnych tematów tabu, bez zamiatania pod dywan. Dziś o godzinie 12 przy moście w Kamyku, potem o godzinie 15 na łapanowskim rynku, o godzinie 18 pod Domem Kultury w Sobolowie, a z kolei jutro o 11 przy wejściu nad zalew od strony parkingów. Do zobaczenia.